Dzień dobry, mamy piątek, Wielki Piątek i rozpoczynamy audycję tematy tygodnia. Dziś ze względu na tę religijną uroczystość, jakim jest, czy święto, jakim jest Wielki Piątek, zaprosiliśmy do naszego studia nie dziennikarzy, ale dwóch księży. Księdza Macieja Dąbrowskiego z parafii świętego Macieja. Szczęść Boże, witam. I księdza Wojciecha Medwida z parafii świętego Stanisława. Szczęść Boże, witam. I jak oczywiście nasi słuchacze mogą się domyślać, będziemy rozmawiać nie o sprawach doczesnych, czyli jak to z reguły tutaj rozmawiamy o remontach dróg, inwestycjach. Dziś będziemy mówili o inwestycji dużo poważniejszej, duchowej, którą powinniśmy podjąć, y, na przykład właśnie w takim dniu jak Wielki Piątek. Chcielibyśmy, znaczy ja bym chciał sprowokować księży do tego, abyśmy troszeczkę oderwali się od tego, co. Y, Codzienności nas troszeczkę odpędza, odgania od, od rozważań takich, które godne są Wielkiego Piątku. Wiele osób dzisiaj w sklepach, wiele osób w pracy. W święta też wejdziemy w aurze króliczków, zajączków, zielonych trawek, żerzuchy. A tak naprawdę to paschalne, śmierć i zmartwychwstanie zbawiciela. Troszeczkę czasami nam umyka i, i chcielibyśmy w tej naszej rozmowie wrócić do tej najistotniejszej kwestii. Przed audycją ksiądz Wojciech na przykład mówił o tym, że w Niemczech. W Niemczech dzisiaj nikt nie idzie do pracy, mimo że to jest w większości kraj protestancki, ale cały kraj ma dzień wolny od pracy. Chcą w ten sposób podkreślić ten czas. Święty, czas Wielkiego Piątku, już przygotowania do Wielkanocy, także to czas takiego oderwania się od tego, co doczesne, co pan redaktor mówił, co przyziemne, skupienie się na tym, co właśnie jest istotą naszej wiary, naszego przynależenia do chrześcijaństwa. Czas także wyciszenia, czas wielkiej zadumy. Dzisiaj pamiętamy Wielki Piątek. Nie ma pana Jezusa, symbolicznie nie odprawia się mszy świętej. Wszyscy adorują w ciszy, w skupieniu, w zadumieniu to pojmanie, śmierć, ale także przygotowują się w taki duchowy sposób do tego, co będzie czekać w niedzielę zmartwychwstania w przyjęcie tego Chrystusa, który pokonał śmierć, pokonał szatana, pokonał to, co złe. Mi się wydaje, że szczególnie właśnie dlatego, że, że, że może nie mamy wolnego w pracy, może, może właśnie ktoś teraz siedzi, pracuje, czy zajmuje się czymś niezwiązanym z przeżywaniem religijnym tego czasu, myślę, że tym bardziej ważne jest o to, by zadbać, zadbać o tą duchową, duchową sferę przeżywania tego święta, żeby rzeczywiście, pomimo tych trudności, nic nas nie odciągało od tego, co jest sednem a sednem jest zawsze Chrystus to są takie dni, które, które ja na przykład bardzo mocno staram się przeżywać jako, jako taki czas spędzony z Chrystusem nie? bo jeżeli, jeżeli mówimy o, o tym, że chrześcijanin to jest, to jest uczeń Chrystusa no to, no to ten czas, który uobecnia te wydarzenia to nie, jest, to nie jest żadna pamiątka to nie jest żaden teatrzyk to jest, to jest uobecnienie, to się dzieje tu i teraz i jeżeli, jeżeli jestem uczniem Chrystusa to staram się być przy Chrystusie w tych, w tych najcięższych chwilach. Czyli, jeżeli, jeżeli Chrystus jest w więzieniu, w tak zwanej ciemnicy, to staram się, staram się mu towarzyszyć. Jeżeli idzie na mękę, to staram się przy nim być. Jeżeli, jeżeli jest złożony do grobu, a jest to dla mnie bliska osoba, która, którą darzę miłością, no to przeżywam jego śmierć tak jak każdego bliskiego. I wtedy rzeczywiście ta radość poranka zmartwychwstania będzie będzie tym większa, że znowu jest wśród nas, że znowu jest z nami. Mamy Triduum Paschalne, jesteśmy właściwie w jego centralnym punkcie, bo to jest, e, przypomnijmy wydarzenia historyczne, tak, no, wszyscy je niby znamy, ale zawsze nie zaszkodzi. Wczoraj to, był, to, to była Wigilia Paschy i, 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 i ostatnia wieczerza, tak, czwartek. E, dzisiaj to jest i, i w nocy pojmanie Chrystusa. Dzisiaj jest sąd, męka, ukrzyżowanie, śmierć na krzyżu, tak. I złożenie do, do grobu i to takie tymczasowe, bo wiemy, wielu wie, wie młodych ludzi na przykład zastanawia się, no dobrze, raz go złożono do grobu, to po co te kobiety przychodziły tam potem z namaszczeniem? To jest Pascha, w której w się sensie, nie wolno było wykonywać żadnych czynności, więc jakby to był taki tymczasowy pochówek, tak? To znaczy się, tak jak jesteśmy pewni z dat życia Jezusa, najpewniej jesteśmy Możemy określić datę śmierci Jezusa, to co mówi Ewangelia, było to około godziny 15. To był piątek. O 18.00 rozpoczynał się szabat. Czas taki bardzo szczególny dla Żydów. Więc przed rozpoczęciem szabatu, czyli przed godziną 18.00, należało pochować człowieka. Więc dlatego szybko udał się Józef Zaramatei z Nikodemem po to aby wziąć ciało Jezusa z krzyża zdjąć i złożyć go w grobie właśnie jeszcze przed rozpoczęciem szabatu dlatego powiedzmy tak się spieszono z tym pochówkiem od tej 15 do 18 No ustalenie jeszcze takiej rzeczywiście historycznej chronologii to jest to jest sprawa troszeczkę, troszeczkę skomplikowana, bo w zależności od tego, który, który rodzaj kalendarza byśmy wzięli, to tam troszeczkę są pewne rozbieżności. Natomiast, według tradycji, tak jak to jest przyjęte rzeczywiście w tradycji, w tradycji katolickiej, no to tak, pan redaktor powiedział, że, że wielki, wielki Czwartek to jest czas ostatniej wieczerzy. W nocy rzeczywiście nastąpiło pojmanie i proces przed Sanhedrynem. Mhm. To też jest dość takie charakterystyczne, bo w, no, w sądownictwie żydowskim, że tak powiem w cudzysłowie, no Sanhedrin nie mógł obradować nocą. Nie? Więc to, to są takie szczegóły. One są drobne, ale bardzo gdzieś tam mogą pomóc w przeżywaniu Triduum Paschalnego. Co więcej, żeby wydać tak poważny wyrok, jakim jest wyrok śmierci, Sanhedrin musiał się zebrać w całości. Wiemy na pewno, że w całości ten Sanhedrin się nie zebrał. Bo nawet wśród Sanhedrynu byli pewni zwolennicy, zwolennicy Jezusa. Mamy chociażby Nikodema, który przychodzi do Chrystusa nocą, według Ewangelii, według świętego, świętego Jana. Więc, więc no wszyscy członkowie Sanhedrynu się nie zebrali. Podkreśla to, jak bardzo niesprawiedliwy był ten proces. Jak bardzo, jak bardzo gdzieś tam też w tym wszystkim widać, że Chrystus dobrowolnie idzie na tę mękę. Że, mhm. że, że, że mógłby się bronić w taki sposób, chociażby bardzo formalny, ale tego nie robi. I po tym procesie przed sandydynem Chrystus jest wtrącany właśnie do więzienia, do celi, bo no, taki poważny, tak poważny wyrok, jak wyrok śmierci musiał być zatwierdzony przez. No, najwyższą władzę wtedy w Palestynie rządzili Rzymianie, więc, więc trzeba było iść do Piłata, który on oczywiście nocą spał, więc, więc Chrystus trafił do tej celi. Następnego dnia mamy właśnie ten proces przed Piłatem: e, biczowanie i ukrzyżowanie. No i rzeczywiście już wtedy mało czasu było na to, żeby, żeby przed szabatem te uroczystości pogrzebowe dopełnić, e, więc, więc stąd, jest, stąd jest ta potrzeba, żeby, żeby kobiety jeszcze później w poranek zmartwychwstania do tego grobu się udały i tego dopełniły. A sama pasja i mija dolorosa, droga na mękę, to wszystko, co, co się odbywało już po tym, kiedy zapadł wyrok i, i sprawa była przesądzona, można, można powiedzieć, to też jest taki, taka lekcja pokory, z jaką Chrystus przyjmuje na siebie tę te, te, te rolę. Pamiętamy przecież, że, że się modli się i jakby próbuje jeszcze dowiedzieć się, czy na pewno taka jest wola ojca. i i przyjmuje ją z pokorą, a potem to można powiedzieć, no, wręcz hańbiąca śmierć w, w czasach rzymskich na krzyżu, kiedy z, tak zabijało się buntowników, niewolników, i przyjmuje to z pełną absolutnie pokorą. To też jest dla nas e, e, lekcja, temu też powinniśmy się chyba przyjrzeć. To dla nas też jest takim bardzo ciekawym, że pan Jezus umiera na krzyżu. W tamtych czasach, jak wiemy z historii, wielu umierało na krzyżu, tym bardziej, że mamy tego dowód. Ponieważ na górze Kalwarii, na miejscu czaszki, jak to mówi Ewangelia, było trzech. Był Pan Jezus i było jeszcze dwóch innych, którym akurat wtedy wyznaczono datę śmierci właśnie przez ukrzyżowanie. Wielu krzyżowano i tak naprawdę wśród tych set, czy nawet tysięcy, jakby się zliczyło osób ukrzyżowanych, właśnie no jeden był najważniejszy, Chrystus, który wtopił się niejako. I przyjął na siebie wszystkie te rzeczy, które nazywamy są złymi, które są grzesznymi, które tak naprawdę sprawiły, że ta potęga miłości dopiero okazała się właśnie w tym, co teraz przeżywamy, w tym tridum i przy zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy mówimy, że Chrystus pokonał wszystko. Czy znaczy to, to, że to jest krzyż, ma jeszcze taki bardzo, bardzo głęboki wyraz już w zasadzie od pierwszych wieków w Kościele bardzo widoczny, że że ten ofiara Chrystusa, dobrowolne pójście na krzyż, ma, nosi w sobie też znamiona dzieła nowego stworzenia, to znaczy tak samo jak, jak właśnie Ewa zerwała owoc z drzewa, który no, był powodem, powodem grzechu pierwszych ludzi, tak samo Chrystus tę grzeszność ludzkiej natury odkupia też na krzyżu, i drzewo krzyża. Drzewo krzyża, tak? Tak samo tu, tu mamy drzewo i tu mamy drzewo. To zresztą nawet w pieśniach... Czyli taka historyczna klamra no, ludzkiego nie, odkupienia. Może nie historyczna, co zbawcza. To no. znaczy ta, ta grzeszność ludzkiej natury musi być w całości odkupiona właśnie od samego początku. Od tego, tego najgłębszego korzenia, którym, którym właśnie jest grzech, grzech pierworodny. I to, to jest taka, mi się wydaje, bardzo głęboka symbolika tego czasu, o której może, może rzadko się nam zdarza myśleć, że właśnie Chrystus dokonuje dzieła nowego stworzenia. To nawet widać w układzie dni, w układzie dni Triduum, jak bardzo to jest. Mamy tutaj analogię pomiędzy opisem stworzenia Księgi rodzaju, a właśnie męką Chrystusa. Święty Paweł nawet mówi, że Chrystus został złożony w ofierze jako nasza pascha tak baranek paschalny, stąd bardzo często właśnie te, 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 tego rodzaju symboliki używa Kościół, Kościół, Kościół katolicki I, i, i w sztuce na przykład średniowiecznej, baroku bardzo często y, y, jest przedstawiany właśnie jako, jako baranek, jako ofiara składana, bo to się, to się odwołuje z kolei do, do Starego Testamentu i do wyjścia z Egiptu, tak? kiedy, kiedy też y, y, przecież składane ofiary, pospieszna kolacja y, przed wyjściem, to jest i wyzwolenie. Zbieramy się do kolejnego wymiaru tego, tego, tego święta. Znaczy, to jest o tyle ważne, to co pan redaktor mówi. Właśnie zaczęliśmy rozmowę od przywołania takich symboli medialnych świąt, nie? kurczaczek, jakiś zajączek, a właśnie tym symbolem, symbolem takim najbardziej paschalnym jest Baranek i tu. A jako ofiara Baranek jako ofiara, tak, nie, nie jako pocieszne zwierzątko, tylko jako, jako ofiara paschalna. Tak samo jak w Księdze Wyjścia mamy opis wyzwolenia Izraelitów z niewoli Egiptu i krew baranka tak naprawdę ratuje ich przed tą ostatnią plagą. Pod drzwiami śmierci pierworodnych. Zostawiam ślady tej krwi, aby tak. anioł śmierci ominął te domy Izraeli. Tak, zgadza się. Tak samo jak krew tego baranka ich wtedy uratowała i zaprowadziła do wolności, tak samo krew Chrystusa ratuje nas przed śmiercią. Przed śmiercią wieczną. I otwiera nam, otwiera nam bramy raju po to, żebyśmy w wolności i szczęściu żyli wiecznie z Chrystusem. To co ksiądz Maciej tutaj powiedział, możemy powiedzieć, że Jezus jest takim naszym ocaleniem. Co to, to w tym symbolu tego baranka... Ponieważ właśnie ta krew, która była oznaką na tych drzwiach, wtedy co pan redaktor mówił, przypomniał, ci zostali ocaleni. Potem przejście przez Morze Czerwone było symbolem takiego ocalenia tego narodu wybranego i tak samo teraz, jak przeżywamy każde rok, każdego roku, przypominamy sobie to wielkie dzieło, właśnie przejście Jezusa jako baranka, jako tego, który dla tych, którzy wierzą, którzy. Będą dla niego osobami przyznającymi się niejako, czy uczestniczącymi w tym dziele będzie on dla nich ocaleniem, wyzwoleniem właśnie z tego, co grzeszne, co złe. Właśnie to zanim przejdziemy do tych następnych wymiarów i do następnych powiedzmy już wydarzeń tego tygodnia paschalnego, zróbmy krótką przerwę, i posłuchajmy muzyki. Ponownie przy mikrofonie Maregny, czyli moi goście: ksiądz Maciej Dąbrowski z parafii św. Macieja, jak ksiądz Wojciech Medwit z parafii świętego Stanisława. A dziś, w Wielki Piątek, rozmawiamy o triduum paschalnym śmierci i zmartwychwstaniu zbawiciela. I aby podciągnąć naszą rozmowę dalej, chciałbym przypomnieć takie dwa zdania, które przeczytałem niedawno w jednym z wywiadów, przygotowując się do naszej audycji. Liturgia Wielkiego Postu ma charakter pasyjny, ekspiacyjny i pokutny, jednak niecierpiętniczy i ubolewający. Jest celebracją zwycięstwa nad grzechem, który zabija człowieka, bo odrywa go od Boga. Ksiądz, jak już my kończyli tamtą część rozmowy, właśnie wspomniał o tym, o ty, o tym grzechu i o tym, jak, jak niezwykle ważny jest właśnie ten moment naszego wybawienia, tak jak wybawienie ludu Izraela z niewoli egipskiej. Bo to jest porównywalne. I ten baranek, o tym mówiliśmy. Yy, kontynuując wątek, yy, chcemy tak naprawdę powiedzieć, że chrześcijaństwo nie jest religią cierpienia. Yy, każdy ucieka od cierpienia, czasem ludzie się boją cierpienia, i to jest takie naturalne ludzkie. I chcemy właśnie przy tym tridum paskalnym, w którym trwamy, gdzie czekamy na ten porone, poranek zmartwychwstania, yy, chcemy powiedzieć, że. Chrześcijaństwo to jest religią miłości. Właśnie tak na początku ksiądz Maciek wspominał, że towarzyszymy Jezusowi. Czy on jest pojmany, czy on jest ubiczowany, czy nawet jest już umarły, ale także jest ten, który jest z wstały. Dzisiaj przeżywamy ten wielki piątek, czas, kiedy nie ma pana Jezusa, kiedy jest w grobie. To jednak nie zatrzymujemy się na cierpieniu, nie zatrzymujemy się na tym, co jest związane ze smutkiem, żałobą, ale idziemy krok dalej. Mamy Wigilię Paschalną, mamy właśnie zmartwychwstanie. I to, co mówił święty Paweł, gdyby Chrystus z niezmartwych stał, próżna byłaby nasza wiara, próżne byłoby nasze nauczanie. I co z tego, gdyby Pan Jezus umarł? To by zakończył się pewien etap. Ale Jezus Chrystus zmartwychwstał stał i to jest nasza największa nadzieja i wyswobodzenie z tego, co pan redaktor powiedział, to co grzeszne, to co złe. No właśnie, myślę, że, myślę, że tu kluczowym słowem, oprócz słowa miłość, o którym mówił ksiądz, ksiądz Wojtek, jest też słowo, słowo nadzieja. Znaczy, od śmierci Chrystusa każdy z nas może mieć nadzieję na życie wieczne. I to jest to, co już zaznaczałem przy poprzedniej części, że, że ta analogia sięga bardzo głęboko aż do Księgi Rodzaju. To znaczy, w księdze rodzaju mamy opis stworzenia świata, który wyraźnie nam pokazuje, że człowiek zgrzeszył i jest oddzielony od Pana Boga. Znaczy, w momencie, kiedy człowiek, człowiek grzeszy, nie ma przystępu do Boga, mamy wyraźnie to zaznaczone scenę wypędzenia, wypędzenia z raju, jest postawiony na, na straży drzewa życia anioł i nie mamy do niego przystępu. I w takiej kondycji jak gdyby była ludzkość. I teraz pytanie zasadnicze: co zrobić, żeby to naprawić? Oczywiście miłosierdzie Boga jest tak, tak wielkie, że On w naszym imieniu to naprawia. To znaczy, Chrystus staje się człowiekiem, by jako przedstawiciel ludzkości mógł tą zepsutą grzechem kondycję ludzką naprawić i to bardzo wyraźnie widać w tym, co robi Chrystus, właśnie dzień po dniu w Tryduum Paschalnym. Mhm. To znaczy, jeżeli mamy opis stworzenia świata, który zamyka się do siedmiu dni, sześć dni Pan Bóg stwarza, siódmego odpoczywa, trzeba sobie jeszcze uzmysłowić, że no, tekst powstaje w tradycji żydowskiej, czyli siódmym dniem wcale nie sobota. jest niedziela, jak, jak, jak u nas, tylko jest sobota, czyli szabat. To jest zresztą my... zaczyna się w piątek wieczorem. Tak, o godziny 18:00 jak ten już mówił. O więc, tak, więc my świętujemy, zachowujemy ten nakaz Pana Boga, żeby co siedem dni odpocząć świętować, ale dla nas tym ważniejszym dniem jest niedziela ze względu na późniejsze zmartwychwstanie Chrystusa. I teraz, jeżeli popatrzymy, że w tym opisie siódmym dniem jest sobota, to szóstym dniem jest piątek. W szóstym dniu Pan Bóg stwarza człowieka. Więc w tym samym dniu w Którym Pan Bóg człowieka stworzył piątek, w tym samym dniu go odkupił na krzyżu. Też piątek, wielki piątek. To jest wreszcie matematyczna logika. Tak, następny dzień mamy szabat, czyli sobotę, w którym Pan Bóg odpoczywa. Chrystus leży w grobie, czyli jest dzień ciszy, spokoju. E, I wreszcie, pierwszy dzień stworzenia to była niedziela, w której Pan Bóg stwarza światłość. Chrystus zmartwychwstaje. Też tu jednym z atrybutów Chrystusa zmartwychwstałego, a z symboli jest światło. Tak jest. E, więc w niedzielę o poranku zmartwychwstania rozpoczyna się no, dzieło nowego stworzenia. My już jesteśmy tym dziełem, tym nowym dziełem stworzenia, które może powrócić do nieba. No, ale zanim do tego dojdziemy, ja bym jeszcze chciał zrobić krok do tyłu. Bo się, że mówili o y, miłości, o nadziei. Ale pamiętajmy też, że wiara, którą mieli otaczający Chrystusa uczniowie, też została wystawiona na próbę. I to wielką. Przykładem jest święty Piotr, który trzy razy się wyrzeka, których zdejmuje strach zwykły. Oni się rozpraszają, uciekają, i ten czas do, do, do zmartwychwstania, to jest czas wielkiej niepewności. To jest, to jest wielka próba. No, I dla nas też lekcja tego, że nawet ci najwierniejsi mogą mieć chwilę słabości, z którymi się potem, jak dzieje apostolskie, dzieje apostolskie no mówią, podnoszą, sięgają szczytów szczytu poświęcenia, wracają już, już po, po zmartwychwstaniu, ale ten moment tego, tego oczekiwania jest też pe pełen właśnie zwątpienia, ciemnych myśli, rezygnacji, Jezu, wszystko się skończyło, porażka, wielka porażka. To także widzimy w scenie pod krzyżem, kto tak naprawdę został. Została Maryja, został święty Jan, potem przyszedł Nikodem Józef Matei, niewiasty inne. Ale ci, którzy tak naprawdę przez te trzy lata blisko byli z Jezusem, którzy mu towarzyszyli, którzy patrzyli na cuda, którzy patrzyli na to, że uzdrawiał, że przychodził z pomocą wszystkim potrzebującym, że wypędzał złe duchy czynił cuda, takie jak rozmnożenie chleba czy wskrzeszenia, oni jednak uciekli spod krzyża. I taka także ciekawa rzecz, że ci, którzy właśnie z apostołów uciekli spod krzyża, nie byli właśnie przy tym momencie umierania Jezusa, potem niejako w cudzysłowie zginęli, umarli na krzyżu, bo ponieśli śmierć męczeńską. Został tylko święty Jan, który, który umarł, tak mówi tradycja, śmiercią naturalną. I kiedy my tak sobie gdzieś tak uświadamiamy w głębi serca właśnie z tym cierpieniem, z tym Zmartwychwstaniem, z tym wszystkim, co jest tak naprawdę po już zmartwychwstaniu, w latach bodajże 80. został nakręcony film pod tytułem Godziny ciemności, potem powstał początek XXI wieku remake pod tytułem Pytanie do Boga. Otóż reżyser. Przedstawia sytuację, co by się stało, gdyby tak naprawdę ten poranek zmartwychwstania, do którego niewiasty poszły, aby uzupełnić te kwestie związane z pochówkiem Chrystusa, żeby ten grób nie był pusty. Archeolog odkrywa po wielu badaniach, gdzie dokładnie znajduje się grób Chrystusa, odkrywa, że grób nie jest pusty. I na cały świat idzie wielka, jedna nowina, wielkie odkrycie. Jezus nie stał. Jest ciało. Po badaniach sprawdzane jest, że wszystko odpowiada temu, co mamy w opisie Ewangelii. W drugiej części filmu reżyser przedstawia świat, próżny świat, ten, o którym mówi święty Paweł, że próżna byłaby nasza wiara i nauczanie, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. Zostają rozwiązywane zakony, księża opuszczają parafię, z tabernakulu usuwa się najświętszy sakrament. Na całym świecie panuje chaos i ten tytuł filmu, który jest właśnie bardzo taki wymowny, godziny ciemności. Na świecie powstają godziny ciemności, godziny, w których nie ma ani nadziei, ani miłości. Bo wszystko co przez te dwa tysiące lat, było, było jedną wielką iluzją, jedną mistyfikacją. I na końcu tego filmu wychodzi reżyser i mówi, że specjalnie chciał przedstawić świat, który byłby bez zmartwychwstania Chrystusa. I przestrzega w tym filmie. Na końcu tego filmu reżyser przed tym, żeby właśnie nie odstępować od tego, właśnie, co pan redaktor mówił na początku, właśnie tej komercjalizacji temu wszystkiemu, co jest tylko taką powierzchownością tych świąt związanych właśnie z jakąś taką obrzędowością, a nie wejściem w tego, co jest istotne, co jest duchem tych świąt. macie? Zupełnie Maciej? No, Myślę, że ksiądz Wojciech tu bardzo dobrze zaznaczył, że, że samym sednem tej tezy przedstawionej w tym filmie jest to, że, że, że brakuje nadziei. Nadziei na to, o czym już mówiliśmy, czyli na życie wieczne z Chrystusem, a, a to jest sedno tego czasu, jak i, jak i całe, całe sedno naszego życia. E, gdyby gdyby nie, nie nadzieja na, na życie wieczne, no to, no to po co nasz trud tutaj? No to wróćmy teraz do tego niedzielnego poranka. E, kobiety idą z olejami do, do grobu, za, martwią się już, jak sami odwalą ten kamień, którym mężczyźni za, zamknęli grób. Zobacz, widzą, że jest od, y, odwalony, wchodzą, w, tam spotykają nawet anioła, tak? który, który mówi im, po co tu przychodzą. Jezus jest żywy i, i, i aby go szukały wśród żywych. I jeszcze powiedzmy jedno, to kobiety, na przykład w tradycji judaistycznej, nie były brane za poważnych świadków. To się, to kwestionowało się ich prawdomówność, powiedzmy tak delikatnie. A tu jednak stają się tymi, tymi świadkami, choć uczniowie też nie wszyscy od razu im, im, im wierzą, też nie wszyscy od razu przyjmują te, te nowiny. Niektórzy y, muszą sami doświadczyć tego spotkania, niektórzy muszą wręcz wsadzić palec w, w ranę. Y, no, jakby w, jesteśmy też my wszyscy w nich po trosze, bo też jesteśmy takimi niewiernymi Tomaszami, bo też jesteśmy czasami takimi niedowiarkami. Y, i to, I to też jest, to, to, yy, ta Pascha dla chrześcijan to powrót do tego pytania, kim dla mnie jest Jezus. Jak ja, się mogę, jak ja się mam zmierzyć z tą nowiną, czy jestem takim Tomaszem, czy jestem taką jedną z tych kobiet, która przychodzi i, i od początku jest już przekonana. No właśnie to jest paradoks, paradoks Ewangelii, paradoks orędzia Chrystusa, że przychodzi, by, by wywyższyć to, co poniżone. By, by ten kamień węgielny, który został odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. I to jest wracając do tego, o co mówiliśmy właśnie o uczniach, którzy opuszczają Chrystusa, to jest, mi się wydaje, powód tego, tego ciężkiego czasu, który, który przechodzą. To znaczy, oni się czegoś innego spodziewali. Wtedy te wszystkie koncepcje mesjanistyczne bardziej opierały się o jeden z dwóch nurtów, to znaczy, albo o mesjanizm polityczny. Czyli czyli Żydzi uważali, że przyjdzie Mesjasz, który ich na arenie międzynarodowej, politycznej wyzwoli spod okupacji rzymskiej. Dlatego Chrystus jest nazywany królem żydowskim, e, Tak. szyderczo. E, albo drugi, drugi nurt mesjanizmu, to mesjanizm eschatologiczny, w którym Mesjasz jak przyjdzie, to to będzie koniec świata. Nie? że to będzie, tak jak my dzisiaj mówimy o, o paruzji, o ponownym przyjściu Chrystusa na tak. końcu czasu, że tak to będzie wyglądać. Tymczasem Chrystus przychodzi po to, by, by właśnie głosić orędzie miłosierdzia, by opatrywać rany serc złamanych, by właśnie uzdrawiać chorych, by pomagać wyciągać grzeszników z ich, z ich złej kondycji, więc mi się wydaje, że, że tu gdzieś się tkwi pewne zasadnicze niezrozumienie i w tym kontekście mamy gdyby dwie drogi, jedna to jest droga święta Piotra, który wątpi, ale wraca do Chrystusa. Skoro nie rozumiem, to poszukam u źródła, czyli u Chrystusa i wraca do zmartwychwstałego, albo mamy Judasza, który, który nie ma w sobie tej nadziei na wyjaśnienie tego wewnętrznego konfliktu swojego. I, no, i źle i się, no i źle kończy, popełnia samobójstwo. Więc tak naprawdę to jest pytanie, to, co Pan redaktor bardzo dobrze zaznaczył, podkreślił, kim dla mnie jest Chrystus? Bo y, wielu ludzi ma różne swoje własne koncepcje, koncepcje na temat Chrystusa. No Czasami się niezwykle oddalamy od tak, tej nauki kościoła, bardzo. Bo nie wiem, ksiądz Piwowarski bodajże jeszcze w latach 70. robił badania, z których wynikało, że spory procent polskich katolików wierzy w reinkarnację. To już no, z, z, pomieszanie z poplątaniem się nam robi. Dlatego, dlatego tak dobrze, jak tak odnawiające jest to święto, które zmusza nas do refleksji, tylko byśmy wrócili do, do sensu, a nie zaczęli fantazjować. Zasada jest taka, to Chrystus i Jego Ewangelia ma mnie zmieniać, a nie ja mam zmieniać Ewangelię i, i spojrzenie na Chrystusa. Wracając jeszcze do tych uczniów, yy, pamiętamy świętego Piotra, który tak tu ksiądz Maciek mówił, powrócił do tego źródła, do tego sedna, ale dopiero wtedy, kiedy wszedł do grobu, to Ewangelia św. Jana mówi: ujrzał i uwierzył. To samo mamy z tymi niewiastami, które właśnie idą informować, właśnie uczniów. I to jest jakby taki nakaz Anioła, nakaz potem Chrystusa, że spotka się z nimi właśnie w wieczorniku. I do tego momentu, co pan redaktor wcześniej mówił, wszyscy byli niepewni, nie dowierzali. Święty Tomasz nawet zarzekał się potem. Że nie uwierzy, dopóki nie włoży palca w rany w bok. I to samo, kiedy to uczynił, gdy pan Jezus przyszedł, właśnie do wieczornika, gdzie uczniowie byli zamknięci z obawy przed Żydami, gdy dotknął pana Jezusa, wyznał wiarę w jego bóstwo Pan mój i Bóg mój. I to, co mówimy. Kim dla mnie jest Jezus, jest tym, który pokonuje wszystko co nas oddziela właśnie od tego, żeby być takim chrześcijanem, który kieruje się, chrześcijaninem, który kieruje się miłością w każdym wymiarze, czy gdy jest dobrze, czy kiedy jest źle. I przyjęcie tego Chrystusa, mówimy z martwych stałego, to co mamy przy apostołach, wtedy kiedy oni potem, gdy uwierzyli, już nie boją się. Idą i każdy z nich oddaje życie właśnie za tego Jezusa. I przyjęcie Jezusa sprawia to, że człowiek po prostu się nie boi podjąć tych różnych wyzwań, zadań, przed którym stawia go życie. Dziękuję. Zróbmy znowu małą przerwę na, na, na muzykę. Wracamy do naszej rozmowy. Naszymi gośćmi, przypominam, są księża Maciej Dąbrowski z tego Macieja i, i ksiądz Wojciech e, Medwicz z tego Stanisława. A rozmawiamy, jak to e, łatwo się domyślić, Wielki Piątek, o tych najważniejszych wydarzeniach e, e, wielkanocnych, no i chyba w ogóle w historii. Ksiądz e, Wojciech powiedział przed chwilą, jak gigantyczny miało to wpływ na historię, gdy. Bo przedstawił tę alternatywną wersję, gdyby się nagle okazało, że Chrystus nie zmartwychwstał. No to właściwie wszystko, wszystko się zmienia. Mamy już zupełnie inny świat. I zresztą uczniowie też wiedzą doskonale już po zmartwychwstaniu, że po tym, co się wydarzyło, są inni niż ty. Ci, którzy którymi byli przed Zmartwychwstaniem, Piotr, jak ksiądz Wojciech mówił, w, w grobie dopiero tam wchodzi, widzi na własne oczy. Tomasz musi dotknąć e, e, tego. Mają te chwile zwątpienia. Czasami wręcz, no, można powiedzieć, opuścili swojego mistrza, no, uciekli spod krzyża, a, a zostało im to, to, to wybaczone. I czy to też nie jest dla nas taka lekcja, bo my ciągle powinniśmy odrabiać te lekcje, które płyną z tej historii. One nie są tylko takie jednoznaczne: śmierć, zmartwychwstanie, wiara w życie wieczne, ale jest trochę mniejszych kolokwiów dla nas, takich właśnie jak na przykład wybaczanie, jak odpuszczenie grzechów, jak to, że sami musimy się zmierzyć z tym. Nikt za nas nie, 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 nie zrobi kroków, w stronę odkupienia grzechów. Sami musimy do, do, dokonać tego, tak jak pierwsi chrześcijanie sami podejmowali decyzję o Chrystie Także w tym momencie trzeba nam wrócić do Starego Testamentu, to, co ksiądz Maciej mówił o grzechu, że tak naprawdę po grzechu pierworodnym, no jakby takim skutkiem tego jest to, że człowiek nie zawsze wybiera to, co dobre, to, co Boże, to, co wartościowe nie zawsze wypełnia te przykazania które są jakby takim, taką konstytucją dla chrześcijan i to było, to samo było przy apostołach oni po prostu nie zawsze wybierali i nie zawsze decydowali o tym co Boże i pan Jezus który powoływał apostołów powołał tych którzy byli po prostu ludźmi i, i grzesznymi bo pochodzili z różnych środowisk i przez te trzy lata, kiedy był z nimi, a oni z nim, uczył ich właśnie tego, tej miłości, tego co jest najważniejsze w chrześcijaństwie, tej nadziei na to, że właśnie przyjaźń z Jezusem sprawia, że człowiek staje się innym człowiekiem. I tak samo, kiedy mówimy przy Wielkim Piątku o, o zaparciu się Piotra, o tym, że jednak Pan Jezus przewidział, że ktoś. Z jego najbliższego otoczenia, z jednej strony Piotr może się go zaprzeć, może powiedzieć: Nie znam tego człowieka. A z drugiej strony także przewidział to, że Judasz, ten, który także był przy nim najbliżej, został przez niego zdradzony, został jakby wydany właśnie gestem wydany przez to, że Judasz poszedł na współpracę z tymi którzy chcieli przecież zabić Jezusa i jaki jest finał tego wszystkiego. Tak naprawdę wygrał święty Piotr, który poczuł skruchę wtedy kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu już nad jeziorem galilejskim pyta się go, czy miłujesz mnie czy kochasz mnie więcej niż ci tu pozostali. Trzy razy zaparcie przemieniło się w trzykrotne wyznanie miłości, wyznanie wiary w Jezusa Zmartwychwstałego i wtedy tak naprawdę byśmy dzisiaj powiedzieli, że Piotr może iść odmieniony nawet na śmierć, może wszystko oddać za Jezusa. Widzimy tragiczny los Judasza, który na wiadomość o tym, co się stało, kiedy doszło to do niego, co wykonał, co tak naprawdę zrobił, no już nie ma żadnego sensu życia, tylko idzie i się wiesza. Tu kluczowe jest też doświadczenie oczywiście samego przebaczenia, ale i doświadczenie mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Bo to nie jest przypadek, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu jeszcze z uczniami przebywa przez 40 dni, jeszcze im się ukazuje, jeszcze naucza, bo ktoś, kto, kto ma głosić później Chrystusa, a do tego jesteśmy wezwani my wszyscy na mocy chrztu, musi doświadczyć Chrystusa jako zmartwychwstałego, jako Boga żyjącego, Boga, który działa. Jeden z wybitnych teologów XX wieku, Jean Daniel napisał kiedyś, że wiara nie polega na przekonaniu, że Bóg istnieje, tylko na tym, że na dostrzeganiu Jego działania w historii. I to jest bardzo ważne. Dostrzec w swoim życiu indywidualnie, jak, jak przychodzi do mnie Chrystus z zmartwychwstały, i w moim życiu działa, pokazuje mi, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo o mnie dba, jak bardzo mi przebacza. I, i to jest dopiero doświadczenie, które Poprzez przebaczenie, bo pan redaktor słusznie zauważył, że tego się mamy uczyć, tego przebaczenia i przyjmowania przebaczenia, ale poprzez przebaczenie, ja powinienem, przyjmując je, powinienem też odczuć taką głęboką chęć zmiany mojego życia. I to jest łaska sakramentalnej spowiedzi, na przykład miłosierdzia, że ta spowiedź nie kończy się w momencie, kiedy ktoś odchodzi od konfesjonału. Ale to miłosierdzie idzie z człowiekiem dalej po to, żeby, żeby go przemieniać. I właśnie to zauważenie, że Chrystus to nie jest jakiś abstrakt, ale to jest żywa osoba, bo jest z martwych stały, więc to jest żywa osoba, która działa w moim życiu, która dotyka to życie w codzienności, w każdej sytuacji. No To jest też to, co mówimy często, że jest to nowe przymierze Boga z człowiekiem. Przez Chrystusa, z, z, zupełnie inny niż, niż w Starym Testamencie. Przymierze pamiętamy, to, był, to była zawsze zawarcie jakiejś umowy, takiej Bożej umowy Pana Boga z człowiekiem, począwszy od Noego przez Abrahama Mojżesza. I mamy to jedno wielkie przymierze, które często się mówi, że jest przypieczętowane krwią. Ale także przypieczętowane z I w tym przymierzu no, trwamy tak naprawdę do, do dnia dzisiejszego. Przymierze, które sprawia, że to, co potem w, w starożytnym chrześcijaństwie, w pierwszych wiekach, właśnie mówiono, szczególnie poganie mówili o chrześcijanach: patrzcie, jak oni się miłują. Że się odznaczają od tych, którzy żyją inaczej. Ci, którzy właśnie mówimy, umieją przebaczyć. Którzy idą z Chrystusem tym radosnym, pogodnym, idą z Chrystusem tym, który cierpi, który jest ukrzyżowany, i wręcz idą z tym, z Chrystusem, który właśnie ponosi śmierć. I tak naprawdę w tym przymierzu, trwając, będąc w tej przyjaźni z Jezusem, z człowiek może, my dzisiaj możemy tak naprawdę współpracować i wiele rzeczy właśnie pokazywać, że jednak się darze. Że jest możliwe przebaczenie, bo przebaczył mi Pan Jezus, że możliwa jest bezinteresowna miłość, bo mi Jezus mnie ukochał taką pełną miłością. I tak naprawdę w tym świecie, do którego my dzisiaj należymy, w którym trwamy, w którym mieszkamy, mamy pokazywać swoją postawą, tą przynależność do, do Jezusa, tego zmartwychwstałego, który niesie nadzieję. nadzieje. To jest też tak może taka dygresja, ale to, co ksiądz Wojciech powiedział, o tej, o tej miłości, radości, Chrystus, który, który właśnie, właśnie to do nas przynosi. Nawet padła taka uwaga o uśmiechu. To właśnie ciekawe jest to, że w późnym średniowieczu, jak już na krzyżu zaczęto umieszczać tą tak zwaną pasykę, czyli wizerunek Chrystusa, bo wcześniej był sam krzyż, to bardzo często właśnie Chrystus był tak lekko uśmiechnięty na tych pasjach, że, 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 że wyrażał taką. No, miłość taką, no rzeczywiście dobrowolność i chęć oddania swojego życia z miłości. W ikonografii wschodniej do dzisiaj to, to jest obecne, że, że Chrystus ma taką twarz właśnie bardzo, bardzo pogodną, spokojną, czasem nawet lekko uśmiechniętą. Mhm. No i to jest też to, że mówiliśmy tu w przerwie o tych. Uczniak, którzy idą do Emauz, już po zmartwychwstaniu, już właściwie po dowodzie, który otrzymali, już to jest ale jeszcze nie, nie rozumieją dokładnie do końca tego wszystkiego. Spotykają go, y, rozmawiają, ale nie rozpoznają. Y, potem y, rozpoznają go nagle, kiedy łamie chleb, mówi im, że źle widzą, że nie patrzą tym, co trzeba, nie? Właśnie powinni patrzeć sercem, i, 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 a, a patrzą tylko oczami. I, i... I w tym momencie, kiedy do niego rozpoznają, znika. Kolejna lekcja, to taka dla nas. Czasami, jakby się nam wydawało, że już wiemy, już mamy. To, to nie, w tą, nie tak patrzyliśmy, jak trzeba było. Ciekawa lekcja, podążania uczniów DMAUS. Pan Jezus do nich tak naprawdę dołącza się w trakcie wędrówki i pyta ich, jakby co się stało. Oni mu tłumaczą, że ty nie wiesz, że jesteś chyba jedynym. Który nie wie, co się stało, nie wie, o Jezusie, którego umęczono, zabito. No i pan Jezus jakby kontynuuje ich rozmowę, kontynuuje dialog i wyjaśnia im tak naprawdę to wszystko, o czym oni wiedzą, bo pewnie czytali Stary Testament, wiedzą, że tak naprawdę czekają na Mesjasza, na Wybawiciela, ale nie umieli tego jakby połączyć z tym, co dokonał pan Jezus. I nagle tak jak Pan redaktor mówi, dochodzą po przecież długim okresie i wręcz Go zatrzymują. Święty Łukasz mówi, jakby miał iść dalej. Pan Jezus o niego zatrzymują, zostań z nami, bo Ma się ku wieczorowi dzień się już nachylił. I wtedy, kiedy tak naprawdę spotykają się przy wspólnym stole, kiedy może po tym czasie, kiedy Jezus im wyjaśniał, kiedy pokazywał im, wskazywał na siebie. Doszli do wniosku, że tak naprawdę to właśnie o sobie samym, że mieli go kilkanaście centymetrów od siebie, Jezusa stałego, na którego czekali, na którego czekał cały Stary Testament. Prorocy go przepowiadali i nagle on właśnie znika mi z ich oczu, doprowadza ich tak naprawdę do tego, żeby uwierzyli w jego nie tyle z umęczonego, umarłego, ale z zmartwychwstałego. Ale I co oni robią? Wracają do Jerozolimy. O tym doświadczeniu, czyli jakby odwraca się to rozproszenie, nagle znowu i do zgromadzenia. To jest to, o czym mówiłem: doświadczenie Chrystusa z Martwych Stałego, które mnie przemienia. Które, które dodaje mi odwagi, które, które sprawia, że, że nagle zaczynam rozumieć. Znaczy, pan redaktor powiedział takie pytanie, że nie rozumieli. Od razu nawet się tu uśmiechnąłem, bo sobie pomyślałem, no a czy my dzisiaj po dwóch tysiącach lat rozumiemy? Ja, to jest lekcja nie? kolejna. Czy, czy my rozumiemy? dzisiaj rozumiemy wagę tych wydarzeń, tego, co jest najważniejsze? No Mam nadzieję, że to zrozumienie jest coraz, coraz też większe, bo takie, takie jest też nasze zadanie duszpasterskie. My też tego, To jest zawsze tajemnica, zawsze jakaś zasłona, której rozum ludzki nie przeniknie, ale część z tej tajemnicy, Pan Bóg nam objawia i staramy się to poznać. Natomiast no właśnie to, co jest sednem tej tajemnicy, sednem tego czasu, musi zawsze wybrzmieć. No, niestety czasem się spotykamy z taką sytuacją, że że w zasadzie w roku najważniejszym wydarzeniem religijnym dla niektórych jest, jest pójście ze święconką. Nie? To już się staje wręcz takie przysłowiowe. Nie? Ktoś idzie ze święconką i najważniejsze wydarzenie, e, najważniejsze wydarzenie w roku. E, nie mówię, że nie jest ważne. Nie mówię, że to, że to nie należy iść. Bo oczywiście e, trzeba poświęcić pokarmę. Ale to też jest to nie ważny pusty gest. Ale właśnie, żeby to nie był pusty gest. Żebym ja wewnętrznie wiedział, co jest najważniejsze. Że, 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 że to Chrystus, który który moją grzeszną ludzką naturę odkupił przez, przez te wielkie, wielkie wydarzenia. Księża mówili też przed momentem, że ten Bóg Starotestamentowy to Bóg przymierza takiego trochę jak umowa i też takiego Bóg tremendum, którego no, przy którym się drży po prostu. i, i... A ten Bóg, który objawia się w Ewangelii, w Zmartwychwstaniu, w osobie Chrystusa, jest Bogiem miłości. To, 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 to zupełnie nowe oblicze. To jeszcze musimy pamiętać, jaki to jest kontekst, bo to są czasy Imperium Rzymskiego, czasy, gdzie nie było empatii, a cierpienie ludzkie było tak powszechne, że właściwie nikt na niego nie zwracał uwagi. I nagle zjawia się ktoś, kto pochyla się nad cierpiącym. Ktoś, kto robi sobie z tego jakąś, jakiś... Jakiś ambaras, chce się tymi ludźmi zająć. Nie? A, 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 i, I to jest to, co, co, co ksiądz Wojciech powiedział. Jakby wyglądał ten świat, gdyby nie było zmartwychwstania. On tak wyglądał właśnie 2000 lat temu. I, I nawet jeżeli są tacy, którzy nie wierzą, że to zmartwstanie miało rzeczywiście historyczne, był historycznym wydarzeniem, to musimy powiedzieć, że konsekwencje tego, co wtedy się wydarzyło w 30 roku naszej ery. No, są namacalne do dzisiaj. Oczywiście wiadomo, że gdybyśmy przenieśli nawet na ten współczesny czas, gdyby Pan Jezus urodził się i poniósł śmierć niekoniecznie 2000 lat temu, ale dzisiaj. Czy, czy najprawdopodobniej była podobna by sytuacja? Wielu by Go w uwierzyło, gdyby nie wiem, chodził po Andrychowie nauczał. Gdyby gdzieś tam, jak Jan Chrzciciel yy, rozpoznali, go? Czy, ilu by go rozpoznało tak naprawdę. A często też uczniom zadaję takie pytanie na Katechiezie, co byście zrobili, jakby tu dzisiaj wszedł człowiek i powiedział, yy, Ale jestem, jestem synem Boga? Gość oczekiwany Kosak Kosa sztuki. zgadza to się. Opowiadam historię. Nagle, <noise> tak. czy, o tym, że jesteśmy po prostu nieprzygotowani. Chrystus to. przychodzi pod postacią małej dziewczynki. Ja, na, na, na. I nagle oni się orientują już po tym, jak, jak on znowu zniknął, tak, ta dziewczynka. To był on. Ja? I, I to przygotowanie y, to jest najważniejszy motyw całej historii zbawienia tak naprawdę, bo y, Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to jest jeden ten sam Bóg. Nie? To, Pan Bóg się nie zmienia, On jest cały czas taki sam. Tylko nie mówię my, o Jego obrazie, tylko, w naszych oczach. No właśnie, tylko my nie byliśmy gotowi, nie? bo Pan Bóg to jest świetny pedagog jakby jak idzie nauczyciel na lekcję matematyki w pierwszej klasie, no to nie zacznie, nie zacznie od uczenia y, y, rachunku prawdopodobieństwa, tylko najpierw musi nauczyć dodawania, odejmowania, tabliczki mnożenia i tak dalej. I tak samo jest właśnie z tą pedagogią Bożą, że Pan Bóg jest zawsze Bogiem miłosierdzia. To też widać w tym prawie żydowskim, w tych poszczególnych zapisach, jak było ogromne miłosierdzie. Jeżeli ktoś ci jest dłużny, bierzesz mu płaszcz, to na noc musisz mu go oddać, bo zmarznie. Więc... Typowe miłosierdzie, takie bardzo piękne, bardzo proste. I właśnie tu chodzi o to, żebyśmy my, żebyśmy my to przygotowanie dobrze odczytali. My już możemy żyć w tej rzeczywistości, która ma pełnię objawienia. Wszystko, co Pan Bóg chciał o sobie powiedzieć, powiedział. I teraz do nas należy, żeby to odczytać i właśnie w Kółka. praktyce wykorzystać tak, nasze sztuki. Kolokcieli mówiąc, piłka jest po naszej stronie. Właśnie. Czy ksiądz Wojciech jeszcze chce coś powiedzieć, bo nasz czas powoli zbliża się do końca. Nie, tu ksiądz Maciek wszystko dokładnie powiedział. Ja bardzo serdecznie dziękuję księżom za, za, za odwiedziny w naszym studiu i za tę rozmowę i lekcję religii, jaką żeśmy przeżyli wspólnie. A przypominam, naszymi gośćmi byli ksiądz Maciej Dąbrowski z parafii św. Macieja, ksiądz Wojciech Medwit z parafii świętego Stanisława. Dziękuję serdecznie. Mógł dziękujemy. A naszym czytelnikom, przepraszam, naszym słuchaczom, to wychodzi ze mnie dziennikarz piszący, a nie radiowiec. Naszym słuchaczom przypominam, że powtórki porannej audycji o godzinie 20... 17.21, a jutro powtórka tej audycji, tematy tygodnia i w niedzielę, koncert życzeń, w poniedziałek, specjalna audycja Roberta Frasia, a od wtorku, audycji już w normalnym rytmie. Na koniec. Chcę Państwu, wszystkim naszym słuchaczom, złożyć życzenia zdrowych, pogodnych świąt i nadziei w sercu, która się rodzi.